Bzik newsy, wiadomości lokalne. Przed Wami Iza i Angie. Ruszamy z wiadomościami lokalnymi, czyli co i gdzie i jak. Wpierw jednak krótkie bzik podsumowanie wcześniejszych tygodni. Jak zapewne pamiętacie, w Galerii Słonecznej odbył się Dzień Amerykański, któremu towarzyszyły przeróżne atrakcje oraz konkursy. Nasza redakcja jak najbardziej się na nim pojawiła i zarejestrowała te ciekawsze momenty. Zresztą zobaczcie sami. Fontanny przy ulicy Żeromskiego wreszcie oficjalnie otwarte. Oczywiście temu wydarzeniu towarzyszyły ciekawe występy oraz inne atrakcje. Czy jednak sami radomianie cieszą się z drastycznej zmiany? Czy wręcz przeciwnie, po cichu wzdychają do reliktu przeszłości, którego już nie zobaczą? Z naszą kamerą wyruszyliśmy w miasto, aby zadać mieszkańcom parę pytań. Uwaga, odpowiedzi na niektóre z nich mogą być niezwykle kontrowersyjne. Czy będziecie korzystały z kąpieli w fontannach? Tak jak było ze starych dobrych czasów? Raczej nie. Raczej na pewno nie. Jak będą takie ładne dziewczyny jak pani, to chętnie się wygąpię. Nawet z panią mogę się wygąpać. Dziękuję panu bardzo. Pani będzie wygąpała ze mną? Owszem. Na pewno łatwiej się kąpać, progi są niższe, łatwiej się dostać do fontanny. I to wspomoże akcję Kąpmy ludzi miasta Radomia. Będą wszyscy ładniej pachnieć w komunikacji miejskiej. A co sądzicie o ich architekturze? Czy nie przeszkadza wam nic? Na pewno jest dużo bardziej nowocześnie niż było. Jest ładnie. Za bardzo nowocześnie niż na Radom. No, ale nie jest źle, jest fajnie. No, bardzo ładnie, no, widzę, że miasto się rozwija. Wcześniej była taka ruina, teraz coś się dzieje. Architektura myślę, że jest bardzo dobra, aczkolwiek trochę gryzie się może z tymi radomskimi standardami, chociażby z tym budynkiem obok, ale ogólnie lepsze niż były, prawda? Czy chodzi o to, że on jest w takim różowym kolorze? Różowego nigdy za wiele. Gdyby stały tutaj same w sobie, to byłyby ładne, ale w połączeniu z całą resztą, to gdyby architekt się bardziej postarał, żeby nie pasowały, to chyba by nie mógł dać rady. No powinny chociaż troszeczkę bardziej pasować do rynku. No. Rynku, no, w Radomiu nie ma rynku jako rynku, ale no, do ulicy Żeromskiego nie pasują najlepiej. No proszę, wystarczy spojrzeć, że tutaj mamy budowle zachowane w jakimś konkretnym stylu i tak się ciągnie przez całą ulicę, no nie wiem, na długości kilometra, dwóch. I taka fontanna, która bardziej pasuje do nowoczesnego stylu, a no nie do budynków przedwojennych. A którą ławkę byście zajęły, żeby móc codziennie się relaksować? Najwyższą. Dokładnie, najwyższą. Dziękuję bardzo. Skoro już przy fontannach jesteśmy, to rzućmy też okiem na wielkie otwarcie, jakie miało miejsce w piątek, 19 lipca wieczorem. Skoro już się wszyscy znamy, życzymy miłej zabawy, oby każda z was znalazła coś w swój gust. Darek, Jacek, Patryk, Łukasz, to jest wszystko, czego szukasz. I pamiętaj, by uśmiech nie schodził z ust. I są remix.
Wrocław może się schować. To teraz czas ruszyć z rozkładem imprezowo-kulturalnym IMSI Cool Style! Już 26 lipca w restauracji Parkowa odbędzie się finałowy koncert zorganizowany w ramach Parkowa Fest 2013. Od godziny 18 zagrają dla Was m.in. Foreshadow, Fractal, Hades, Renaissance, Sue Project, Twist of, Kuka oraz Zamach Stanu. Wjazd jest za darmo, więc nie narzekać i przybywać. Każdy, kto lubi dyskotekowe rytmy, powinien w sobotę 27 lipca udać się do klubu Lemon. Odbędzie się w nim impreza Made in Italy, na której zagrają najlepsi rezydenci z Włoch. Takiej nocy w Lemonie jeszcze nie było. 7 artystów, w tym aż 3 prosto ze słonecznej Italii. Danilo Quaranta, Giox Raimondi, Christian Stranieri, czyli rezydenci najlepszych klubów z północy Włoch. Swoje urodziny tej nocy będzie obchodził zaprzyjaźniony z klubem Lemon holenderski DJ Gavin Rana. Ponadto wystąpią Andy Bart z Bristolu w Wielkiej Brytanii, Focus Ostrava z Czeskiej Republiki oraz Blaze z Russian and Soul. Międzynarodowa atmosfera i brzmienie na najwyższym światowym poziomie gwarantowane. Pamiętajcie, sobota, 27 lipca, wstęp jedyne 15 zł. Kobiety do godziny 22 wchodzą za darmo. Natomiast w niedzielę, 28 lipca, w ramach cyklu Spotkajmy się na Żeromskiego, zagra zespół Poparzeni Kawą 3. Poparzeni Kawą 3 to polski zespół rockowy założony w 2005 roku, złożony z dziennikarzy Radia Z oraz RMF FM. Muzyka zespołu jest mieszaniną wielu stylów muzycznych, takich jak rock, punk, ska. W zespole zobaczyć można m.in. Wojciecha Jagielskiego oraz Jacka Kreta, czyli brata Jarosława Kreta, prezentera telewizyjnego. Autorem większości tekstów zespołu jest Rafał Bryndal. Dzięki za uwagę, Bzik Newsy, Iza i Angie.